Dla tych, którzy podziwiają moje zdjęcia i mówią fantastyczne, jak ty to robisz, no zdradzę wam jedną z moich tajemnic. Otóż stoimy tutaj, siedzimy w samochodzie już, słuchajcie, 1,5 godziny, bo tam jest już momencik, już zaraz spróbuję to pogadać. Tam przed nami jest wieża, taka brama, dawne obwarowania miasta. Jedna z trzech bram, które tutaj w Bazylei są, ta jest oczywiście najbardziej spektakularna. I wczoraj przejeżdżaliśmy wieczorem i widziałam, że jest fantastycznie oświetlona, więc chcę zrobić dzisiaj jej zdjęcia. Wczoraj nie mieliśmy jak się zatrzymać, a teraz dzisiaj mieliśmy cały dzień w Bazylei, więc pochodziliśmy po mieście, potem się rozpadało i no za wcześnie jeszcze było, prawda, bo jeszcze był środek dnia, 2 godzina, ale ja nie odpuszczę, mówię, nie, to my będziemy w samochodzie, sobie poczekamy, deszcz przejdzie i zaświecą się lampeczki i za chwilę ja wyjdę i zrobię sobie swoje fantastyczne zdjęcia. Tak więc czasem, to wiecie, jest trochę czekania, czasem jest łód szczęścia, że od razu, a czasem to się trzeba nasiedzieć, naczekać, żeby to jedno fajne, fajne zdjęcie pstryknąć. Przy każdym wjeździe do lasu jest taki znak, więc zapomnijcie, że uda wam się znaleźć jakąś miejscówkę w lesie, ale można na niektórych parkingach stanąć. O, tak jak my tutaj, taki fajny parking. To wieczorem oczywiście było wszystko puste, jeszcze po zmroku były samochody, byli psiarze, ale potem na noc wszystko się opustoszało i mieliśmy bardzo dobry nocleg tutaj. My się już pakujemy, zaraz będziemy jechać. Ale chciałam wam jeszcze powiedzieć o takiej jednej ciekawej rzeczy. Tutaj na każdym wjeździe do lasu są takie słupki, na których, poza oczywiście tymi znakami, to są jeszcze takie zbiorniczki na woreczki. No i co to woreczki? Co to za woreczki? Każdy psiarz będzie wiedział. Tak, fajne woreczki na odchody, piękne podziękowanie, śmietniczek. Zbieramy po swoim piesku. Ja tu mam takie mieszane uczucie, jeżeli chodzi o zbieranie tych psich odchodów. Ja wiem, że tam w mieście to ja rozumiem, ale w naturze uważam, że mniejszą szkodą są te odchody niż to, co my potem musimy z tymi plastikowymi workami zrobić, bo one nie są biodegradalne. Super by było, jakby były papierowe, ale no to też ci, co zbierają kubki, to wiedzą, jak jest zbieranie do papierowych woreczków. Różnie bywa. Z drugiej jednak strony, jak zobaczyliśmy ilość psów wyprowadzanych do tego małego lasku, no to muszę powiedzieć, że no to ma sens, tak? Faktycznie. Tyle psów każdego dnia. My byliśmy tutaj rano tylko chwilę, a widzieliśmy tyle psów. To by była jedna wielka sralnia po prostu. Parkowanie samochodu w mieście to zawsze wiąże się z jakimiś różnymi przygodami, wiecie. My spędziliśmy teraz około godziny czasu krążąc i rozkminiając, jak tutaj jest. Są niektóre parkingi, one są oznaczone białymi i żółtymi liniami. Tutaj zaraz pokażę. I te, które są żółte, inaczej się płaci, a za białe linie się inaczej płaci. Tam, gdzie są te parkometry takie, to jak podejdziemy
bliżej, to będzie widać. Są miejsca, tu na przykład na tym, miejsca 1 i 2, tak, o, tam one są płatne inaczej, a te miejsca tutaj dalej już są płatne inaczej. Maksymalny pobyt akurat w tym miejscu to jest 90 minut i po tym jak się tam wrzuci, wiadomo, to ten, no ale to trzeba wiedzieć, prawda? Musisz mieć franki, żeby mieć franki, trzeba jechać do bankomatu. Znaleźliśmy bankomat, on nie wypłaca, bo na przykład ten pierwszy, który znaleźliśmy, to był tylko dla pracowników. Pierwsze w życiu coś takiego słyszę, że jest parkomat, który tylko pracownicy, to był akurat przy szpitalu, gdzie tylko pracownicy mogą wypłacać z tego bankomatu. No trochę bez sensu, więc musieliśmy jechać do banku, pojechaliśmy do banku, no to wiadomo, bankomat wypłaca ci same banknoty, więc musisz znaleźć jakiś sklep i gdzieś kupisz jakąś pierdołę, żeby dostać dużo drobnych. No ale dobra, mamy już wszystko zaparkowane, możemy iść zwiedzać. Oli, która jest zawsze bardzo grzeczna, protestuje, bo założyliśmy jej sweterek. I strasznie jej to nie odpowiada. I skarży się. I nie chce iść. Straszne rzeczy. Próbuję sobie go ściągnąć. Czekajcie, podejdę bliżej. Molly, co ty robisz? No fajny sweterek jest, no co? Basel is Switzerland's third most populous city, after Zurich and Geneva, with about 118,000 inhabitants. The official language of Basel is German, but the main spoken language is the local Basel German dialect. Switzerland is a funny country, because they speak four languages here. German, French, Italian and Romansh. Basel is famous for its many museums, not that we are interested, but you may want to know that the Kunstmuseum is the largest museum of art in Switzerland. Here the first collection of art was made accessible to the public in the world. It was in 1661. Jak będziecie kiedyś w Bazylei, to koniecznie wejdźcie do budynku ratusza. Naprawdę jest to imponujący budynek, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Można sobie tutaj, ale troszeczkę za daleko nie, ale troszkę sobie tu można pochodzić, zajrzeć. Piękny budynek. Piękny.
To tyle w tym odcinku. Następnym razem zobaczymy Brno, później Jezioro Genewskie i wreszcie pojedziemy na narty.